No i jesteśmy razem ponownie. Te wszystkie odcinki będą tak jak poprzednio wrzucone razem jednego dnia cała gra. Znaczy cały tydzień, przepraszam, nie cała gra. Podaję armię z powrotem do mojego maina, więc było ładnie widać jak ta armia przewędrowała całą mapę w jedną turę i potem wraca w drugiej turze. I to jest właśnie bardzo istotny element gry, który odróżnia dobrego gracza od słabego gracza, umiejętność wykorzystywania tych łańcuszków. Tak naprawdę to jest główny element, który później Sprawia, że jeden gracz jest lepszy, że właśnie będzie w stanie dostrzec, jakie łańcuszki może zrobić, a jakich nie, i wybierze najlepsze łańcuszki. Tak naprawdę to jest główny element, który jest istotny. Oczywiście jest wiele rzeczy, które później gracze muszą umieć zrobić, ale to jest taki, bym powiedział, kluczowy. Tutaj się nie popisałem, straciłem kolejne 9 chochlików. Tak, nie walczymy. Nie jestem jakimś może królem. No i tu mamy magię powietrza, oczywiście ją biorę, dlatego że cho chociażby dlatego, że będę miał demony. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby móc rzucić jak najmocniejszego hejsta na nie, bo demony wiadomo, no szybkie nie są, tak? Więc chcemy nimi jak najszybciej dojść do przeciwnika, zanim nas wystrzela. Tu toczymy bitwę, która z całą pewnością zasługuje na przeklikanie. Strata jeden, dem, ten, jeden chochlik. Dostajemy levela. Nic się nie dzieje. Bohater sobie ładnie leveluje. Cały czas, nie, 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 czyli cały czas, jakby wybieram. Mówiłem, że mam dwa, miałem dwa wyjścia, tak? Albo, albo po, pokusić się o jakieś otwarcie jakiejś strefy, albo po prostu levelować powoli spokojnie. Bohatera. No, na razie w pierwszym tygodniu wybieram tę opcję z levelowaniem. Bohatera. No i czekam, oczywiście, na wykup jednostek drugiego, poziom, drugiego tygodnia, które mi pozwolą. Na wykonanie takiego ruchu popełnię zresztą w drugim tygodniu bardzo duży błąd w tej kwestii, ale będę o tym mówił w drugi, już w drugim tygodniu, kiedy, kiedy do tego błędu już dojdzie. Czyli no prawdopodobnie to nie dzisiaj, bo tylko może za tydzień, może nie wiem. No wtedy, gdy będziemy razem komentować tą grę z Chyba, że jednak się obrazi na mnie i nie będzie chciał komentować razem. <laughs> Tutaj kolejny chain, którego celem jest oczywiście odb odbicie tej y, skrzyni. To jest cały, ca cały sens. Mój main po prostu mainowi skończył się ruch, a ja chcę mieć ten swoje złoto już od razu, jest mi bardzo potrzebne. Zabudowuje się w, w rogu, bo, bo oczywiście i fryty będą ruszały się przed przeciwnikiem, więc jestem w stanie się nimi z powrotem zastawić. Tutaj ten pojedynczy hochlik oczywiście stał po to, żeby stało się z nim to, co się stało, czyli żeby harpie straciły swój ruch na zaatakowanie go fokusuje ulepszone harpie, bo one nie otrzymują kontrataku, więc jak ich nie zabije w swoim ruchu, to ich nie zabije też w kontrataku, no bo one nie otrzymują kontrataków, tak? Strata była jak widać na poziomie tego jednego hochlika, czyli taka do wytrzymania. Zawsze warto pobocznymi bohaterami sprawdzać te chatki i nigdy nie wchodzimy do nich głównym bohaterem, jeśli nie wiemy, co tam jest, bo możemy dostać jakąś beznadziejną umiejętność, co nas bardzo słabi. No na przykład artylerię. I też bohaterami pobocznymi, jak możemy, to odwiedzamy, yy, odwiedzamy te drzew, te no drzewka też, ale jeśli są darmowe, ale także kamienie wiedzy, żeby levelować tych pobocznych, bo zawsze możemy dostać jako, jak, jakąś logistykę, finanse, naukę czarów, odkrywanie. To są świetne umiejętności dla pobocznego, które naprawdę zwiększają jego wartość. Ale są to oczywiście wszystko bardzo słabe umiejętności na głównym bohaterze, może jeszcze poza... Poza, od, poza, nie poza logistyką. Na znajdowanie drogi jest też jedną z tych umiejętności. Jest szósta tura, oczywiście brakuje mi, brakuje mi kamienia na zamek. Zastanawiam się, się nad tym, co mógł, czy coś budować w ogóle, czy nie. W końcu decyduje się na postawienie kennels, czyli tych budynków, w których rekrutuje się te psy. Zawsze warto mieć te. Budujemy to głównie po to, że te psy będą po prostu naszymi no dodatkowymi cerberami w następnym tygodniu. Znaczy, co ja mówię? Jakimi cerberami? Dodatkowymi demonami oczywiście. Będziemy je farmić. Znowu zerkamy na czas, oczywiście jasne. Ten pierwszy tydzień no nie jest może najciekawszy, ale też warto... parę na pewno zagrań było w nim wartych zobaczyć, a zwłaszcza dla gracza jakiegoś o mniejszym może doświadczeniu. Nie było tu może jakichś takich spektakularnych zagrań za dużo, ale na pewno warto zobaczyć yy, no, no, ogólnie granie tymi łańcuszkami, to, że nie boję się y, toczyć bitew takich jak chociażby z tymi reptilionami dużo wcześniej z Cerberami, to, że cały czas no, takie ogólne taktyczne, takie tak, może bardziej strategiczne, powiedzmy, podejście do gry, które było chyba odpowiednie w tej grze, jednak myślę. Były błędy, nawet o niektórych nie wspominałem, takich jak bezsensowne tracenie e, tych e, chowańców, e, chochlików, czy jak to się nazywa, jednostka pierwszego poziomu. Tracę oni miłosiernie dużo. Więc jak ktoś umie tracić ich mniej, to lepiej tracić ich mniej. E, tutaj bardzo ważna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ten artefakt tutaj, ta e, spirit of oppression, to się nazywa po angielsku, po, po polsku prawdopodobnie duch opresji, nie wiem. Ten taki kościotrupowaty taki artefakt, tak? który sprawia, że każdy ma neutralne morale. Znaczy nikt nie ma premii do morali, o może tak. To likwidowane są wszystkie premie do morali, więc jak ktoś ma karę do morali, to ona zostaje. Jak ktoś ma i premię, i karę, to premia znika, kara zostaje. Ale on sprawia, że nikt nigdy, poza minotaurami oczywiście, nikt nigdy w bitwie nie dostanie morali. A to oznacza, że przeciwnik także ich nie dostanie, więc przeciwnicy poruszą się dokładnie o tyle, o ile sobie ich przewidzimy. Więc bitwa staje się dużo bardziej szachowa, tak. Więc jeśli potrafimy dobrze przewidywać to, co będzie się dziać w bitwie, no to jest to dla nas dobry artefakt. A zawsze, jeśli szczęście jest dla nas niezbędne i mamy premię do szczęścia, to możemy znaczy, może do morale oczywiście to po prostu zdejmujemy ten artefakt. Natomiast zawsze bardzo warto go mieć. Jest to najlepszy moim zdaniem artefakt tego poziomu, yy, z tych najsłabszych artefaktów, bo to jest artefakt pierwszego poziomu, czyli tak zwany treasure, tak, skarb, czyli, czyli to są te takie badziewia, tak? bo są treasure, czyli skarb, tak, minor, pomniejsze, major, większe i relik, relikty. Reliktów, swoją drogą, nie ma na mapach Balance i PC2, czyli na tej mapie, na przykład na której teraz gramy, nie ma Smoczych Utopii i nie ma Reliktów. I nie ma tych artefaktów typu Major. Mogą, może mogą wypaść z budynków niektórych, zdaje się, ale nie można ich dostać tak po prostu leżących na mapie. Więc... Tym bardziej na tej mapie jest to jeden z najlepszych artefaktów, jaki możemy dostać. Także artefakty, wbrew pozorom, na razie trafiają mi się bardzo dobre. Tam ta tarcza plus dwa i... I duch opresji, świetne artefakty. Jak tam czas. Dwie minuty zostały. Nie będę ryzykował, może, albo nie, po prostu dokończę to już w tym odcinku. Ten ten pierwszy tydzień, także. Tu jak widać, targowisko bardzo mocno. Chcemy kupić, y chcemy kupić oczywiście, zamek, więc prawdopodobnie zaraz to zrobię. Tylko po prostu. Jeszcze zastanawiam się, czy nie ma czegokolwiek, co mógłbym zebrać, żeby nie musić się bez, bez sensu handlować. No bo jak wiadomo, ten handel jest. Bardzo ryzykowny, bardzo strat, stratny, tak? Im więcej mamy targowisk swoją drogą, tym lepiej, więc zawsze warto w drugim tygodniu wybudować targowiska w każdym budynku, i w każdym zamku, w jakim tylko możemy, nawet w głównym, w pierwszej turze drugiego tygodnia. Bo w pierwszym tygodniu mamy dużo ważniejsze rzeczy do budowania w głównym zamku. No i teraz się już wymieniam. Tak, będę budować zamek. Wybudowałem zamek, proszę mi uwierzyć na słowo. Mam czas. Z bohaterem głównym oczywiście zbieram tam statystyki. Pobocznym zbieram artefakt. Artefakty generalnie zbieram bohaterami pobocznymi i podajemy do, do głównego, a nie zbieramy głównymi, jak większość początkujących graczy robi. To jest błąd, już o tym wspominałem wcześniej. Główny bohater powinien odwiedzać tylko budynki i toczyć trudne walki. A nie zbierać najlepiej niczego. Zbierać oczywiście puszki Pandory. Wchodzić też do tych sierchatów jeśli mamy y, nagrodę, no i tak dalej. Znaczy twój, jeśli mamy przedmiot, którego szuka dany sir. Seer. Sirhaty, seer czyli te, hatki widza po polsku. I tu mamy już drugi tydzień, więc y, no, tego oczywiście chciałem nie pokazywać i nie będę tego pokazywać, także będę się żegnać bardzo powoli. Y, mam nadzieję, że jeśli komuś się podoba, to co na razie widzi to, zobaczy też to późniejszy, drugi tydzień i, no i pierwszy tydzień także mojego przeciwnika, który prawdopodobnie znajdzie się na kanale, jak, będziemy, jak już go razem nagramy. że kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Na razie.